Były kiedyś w Polsce w zasadzie dwie panie, które zajmowały się tkaniną artystyczną, Abakanowicz i Joanna Hasiak. Gdybym ją tak spotkała na ulicy, nigdy nie pomyślałabym, że to wielka artystka, malarka, gobeliniarka artystyczna. Po prostu taka skromna, wiejska kobietka idzie sobie po ulicy, ciągnąc za sobą wózeczek z zakupami. I to było właśnie takie urocze w niej, bardzo. O jej energii świadczyły oczy, takie kulki jak z obrazu Woznańskiej, ta dziewczynka z chryzantemami. Ona miała taki płomień w tych oczach, takie miała ciemne, bystrutkie te oczka. I takie strasznie inteligentne, takie ciekawe świata i takie właśnie oczy dziecka. A jak już po prostu łypnęła na człowieka tymi wielkimi, orzechowymi oczami, to naprawdę człowiek się tak ustawiał natychmiast do pionu. Była okropna czasami. Cudownie okropna. Sobie myślę, wyjechać z Warszawy, gdzie się ma już wszystko jakby poukładane. Ma się swoją pracownię, miejsce pracy, jakąś pozycję, wszystkie miejsca, kawiarnie, panią, gdzie się kupuje, robi zakupy, znajomą. Jeżeli się to wszystko rzuca, to jest naprawdę jakiś akt odwagi. Pierwszy raz syn ją wywiózł w Bieszczady. Pani Anna przyjechała tutaj, żeby odpocząć, jako taka klasyczna turystka na tydzień. Ale stwierdziła, że to jest to miejsce, w którym chce sobie pomieszkać. Kto wie ile, ona sama pewnie nie wiedziała. I tak została. Nie przyjeżdżała tutaj z zamiarem osiedlania się, tylko tak chciała sobie, może pomalować w plenerach na chwilę. Bieszczady ją oczarowały i postanowiła, że w tych Bieszczadach zostanie. I znalazła lokum na Smereku u państwa Niemczuków. Ja miałam taki projekt, program dotyczący organizowania wsi turystycznej, bo ja pracowałam w ośrodku doradztwa rolniczego. I ja idąc gdzieś między Betlina a Smerekiem spotkałam właśnie Hasiorową i mówię jej, że Ja ją wcześniej poznałam oczywiście i mówię, Boże, przecież pani tka. A mówię, tak prosto z mostu ją zapytałam, bo to był pomysł, który się urodził w tym momencie, jak ją zobaczyłam. Ja pani by się zajęła zorganizowaniem takiego nauczania tkania kobiet wiejskich, tak z koła gospodyń wiejskich. Zaprosiłam ją do Domu Kultury, zapytałam wprost, czy nie chciałaby. No i pani Anna powiedziała, że chyba by chciała, ale zobaczy. Jak to pani Joanna. Dowiedziałam się o tym, że pani Joanna prowadzi warsztaty tkactwa artystycznego w Cisnej i już chyba z miesiąc po rozpoczęciu tych warsztatów pojechałam tam po raz pierwszy, no i załapałam się. Zupełnie przez przypadek, przez Jadzie Denisiuk, bo zbierała grupę, wiedziała, że jest na naszym terenie żona pana Hasiora. Oczywiście żona pana Hasiora zawsze mówiła na wdechu, bo wielki artysta. I po prostu chciała wykorzystać talent i myślała też o produkcie lokalnym, żeby coś zrobić. A ja akurat nie w tym czasie szukałam jakiegoś takiego zajęcia, nie miałam miałam dużo wolnego czasu. I w ten sposób znalazłam się w gronie osób, które uczyły się tkactwa. Koleżanka, która jeździła, bo ja pracuję w Lesku, i to była położna, i ona mówi, jeździ do pani Janny, bo ona tka. I ja mówię, co ty mówisz? No tka, jadę tam, robię ramki, robię tkam. I ja mówię, co to jest? A powiedziała, że w Cisnej jest taka kobieta, która uczy robić takie gobeliny. A ja jestem, w związku z tym, że tu pracuję, to mówię, ja chcę to zobaczyć. Nigdy nie tkałam, ale zawsze chciałam.
jakoś, kiedy dowiedziałam się chyba z Gazety Bieszczadzkiej, że takie warsztaty trwają w Cisnej, no to spróbowaliśmy znaleźć kontakt do pani Jadzi Danisiuk. No, zadzwoniłam, czy mogę przyjechać, no więc otrzymałam pozwolenie i pojechaliśmy. A tak naprawdę to ja nie znałam tkania, ani żadnej techniki. Jak ja to pierwszy raz zobaczyłam i te kolorowe wełny, no to po prostu oczy mi się zaświeciły i pomyślałam, że to jest to. Zawsze musiał być porządek. Pierwszą pracę, którą robiliśmy, pani Anna mówi, nie ma tkania, najpierw trzeba zrobić koło, żeby na tym kole się wyćwiczyć, nałączenia nici i wszystko. To myśmy to koło robili od jesieni aż do wiosny. To jest wszystko, jak zrobić przerwę, jak zrobić wypukłe. To była wprawka, jak robić, żeby potem gobelina była wypukła. Ale jak mi kazała zrobić drzewko tak jak dzieci, to się tak wściekałam, że sobie myślałam, że nie wiem. No ale wy, jak mi powiedziała, że dobrze. Była bardzo dokładna kontrola. Pani Joanna wyjmowała spinkę z włosów i mówiła, a to co to jest? A ta nitka dlaczego tu jest? Wszystko musiało być ekstra. Nie można było w ogóle tam jakieś fuszerki zrobić, bo zaraz wszystko szło do poprawki. Pani się w domu napracowała, przyszła na warsztaty, jej się podobało, sąsiadkom pewnie i koleżankom w pracy również, wiecie, przychodzi w sobotę ze swoim dziełem, a pani Anna mówi, że to co ona robiła przez 3 dni, 3 noce należy spruć. No i pruła. Jeśli chciała chodzić na zajęcia, to pruła. Była osobą trudną, o trudnym charakterze. Były panie, które przyjechały na zajęcia raz i więcej się nie pokazały. Później rozmawiała ze mną taka pani właśnie i mówi, i ty sobie pozwolisz, żeby ona tak do ciebie mówiła? Ja mówię, no pozwolę sobie, bo ja się chcę czegoś nauczyć. Ja sobie nie pozwolę i więcej się nie pokazała. Była tam żywo, no. I tam panie były doprowadzane do porządku, jeśli któryś się wydawało, że coś umie, to pamiętam, że pani Joanna miała takie powiedzenie, już jest mądra. No, już jest mądra. I to znaczyło, że należy wrócić do jakiegoś tam poziomu, z którego można coś dopiero zacząć robić, ale od nowa. I dopiero później zaczęły powstawać prace. Każda z nas przychodziła już z jakimś swoim tematem. Rozmawiałyśmy na ten temat, czy to można zrobić. Pani Joanna mówiła, że można zrobić wszystko, że nie ma rzeczy, której się nie da zrobić w gobelinie. Bywało, że na przykład komuś powiedziała, że temat, który sobie przyniósł i ma zamiar wykonać, absolutnie się nie nadaje jej zdaniem i ona odradza. I ona tego nie będzie nadzorowała, na przykład łabędzie na stawku, albo jeleń na rykowisku. Trudno było ją nakłonić do tego, żeby się pochwaliła jakimiś swoimi osiągnięciami. W ogóle nie widziałyśmy, ciężko było w ogóle zobaczyć jakiekolwiek pracę, nawet na zdjęciach czy w albumach. Na zajęciach chciała nam pokazać tkactwo wielkich twórców. Patrzę na ten, oglądam ten album, piękne rzeczywiście tkaniny, a tu wydarte, wycięte w jakieś ze 2 strony. Okazało się, że właśnie jej najlepsze prace, które były wystawiane w Watykanie, po prostu wyrwała. 2 tkaniny były w tym albumie zamieszczone. No ja mówię, co pani tutaj niszczy takie piękne albumy, co myśli pani, że nikt francuskiego nie zna, no przecież Hasior pisze po francusku i po polsku tak samo. Mówię, co pani tutaj album taki ładny. On mówi, wie pani, bo to nie jest tak, żeby one, ja nie daję albumu, żeby one obejrzały i się tam, to by było wyglądało, że ja się chwalę. A ja chcę tylko pokazać tkaniny, jak wyglądają, więc wycięłam te swoje. Prace były chwalone, oczywiście, że tak. Poza tym pani Joanna potrafiła każdemu właśnie powiedzieć, w jakim kierunku ma uzdolnienia,
w czym jest dobry? Każda z nas była inna, każda, no, przedział wiekowy był, ta średnia wieku była naprawdę taka rozstrzelona, więc nawet gdybyśmy miały ten sam projekt, byłoby nas pięć, każda by była tą samą tkaninę, inaczej by zrobiła. Od początku do końca ona by się zupełnie różniła. No ale zostało nas kilka tkających, nie tak dużo, a przewinęło nas się tam w sumie chyba ze 30. Mówimy o grupie dla osób dorosłych. Tak, mówimy o grupie osób dorosłych, bo oprócz tego były dzieci. Co sobota, to taki charakterystyczny obrazek. Pani Anna zawsze taki na kółeczku wózeczek na zakupy. No i od razu z wianuszek, jak już była w kierunku Domu Kultury, to już wianuszek dzieciaków. Dzieciaki uwielbiały panią Joannę. I tam nie było problemu. Ja nie słyszałam nigdy żadnej skargi ze strony dzieci. Aha. Coś jest nie tak. Drzwiami, oknami bali. Moje dziecko, które zupełnie nie lubi tkać, to dla przyjemności przebywania. Pamiętam, że chodziła na zajęcia. Bo lubię panią Joannę. No. Takich dwóch świszczypałów było, co po dachu chodzili. Samochodem ze skarpy zjechali, ciągnik uruchomili, w ścianę uderzył. Że oni byli dość energiczni. Też ich do tkania zagoniła Sławka i oni potrafili siąść i siedzieć przez kilka godzin. To wszyscy przychodzili nie oglądać ich pracę, tylko podziwiali, że oni siedzą, nie? Że nie tego. No i kiedyś ich tam zagoniła do jakiejś roboty, zbuntowali się i wywiesili taki napis, znaczy informacje na drzwiach jej mieszkania, że pod hotel jest podłożona bomba i to wszystko zaraz wyleci w powietrze. Ja patrzyłam, skąd ona ma tyle cierpliwości? Pani Anno, tam to trzeba zrobić, a to nafarbować, gdzie ona zostawała, podchodziła do nich. To była osoba, która z tymi dziećmi funkcjonowała i te dzieci bardzo lubiły. Uczyła ich od podstaw profesjonalnie, podchodziła. Rysunek, martwa natura, światło cienia, są te wszystkie ich przygotowania, te martwe natury, które ja widziałam, to tak jak w szkole plastycznej i to wszystko nie było byle jakości, tylko był profesjonalizm. Ona jakby tym dzieciom pozwalała na taką dorosłość. One same mogły decydować, co będą robić, mogły sobie same dobierać kolory, mogły same farbować pod nadzorem dorosłych oczywiście. Jak ją obudził straszny łomot rano, gdzieś tak przed 7:00. A wiadomo, że to dla pani Joanny był środek nocy, bo siedziała do późna, czytała, słuchała muzyki. I taka przerażona pozbierała się i leci do drzwi, otwiera, a tam ten Adrian taki mały, z tych wisusów jeden. Pani Hasior, pani Hasior! Niech pani patrzy, jakie piękne niebo. Na pewno to był taki złoty okres też i tej pedagogicznej działalności pani Joanny. Przynajmniej tutaj na terenie Cisnej. Ona już była na emeryturze, więc w zasadzie wszystko, co robiła, to robiła społecznie. Robiła to właściwie, no mi się wydaje, że tak dla idei ona to robiła. Nie wiem, czy tam się udało czasem jej coś tam wcisnąć. Bo w ogóle miałam wrażenie, że się na tych pieniądzach w ogóle nie bardzo orientuję, bo pamiętam, taka byłam załamana, bo skombinowaliśmy takie pieniądze, no nie straszne pieniądze, ale dla nas straszne pieniądze, nie? I ja mówię, że no przecież tam dostała za ten kurs pieniądze i gdzie ona to podzieliła? Aha, bo właśnie była akcja typu, no nie mam pieniędzy. Ja mówię, ale przecież dostała pani za ten kurs tam, nie wiem, 2000 czy tam w dwóch ratach jakieś, czy 4000. Ja mówię, nie pamiętam, nie mam. Na papierosy przysyłał brat, telefony fundował syn, bo ona prowadziła bardzo bogate życie telefoniczne. Nie przywiązywała zupełnie wagi do stanu posiadania. No, po prostu to było niesamowite, bo tak naprawdę wyglądało, jakby jej w ogóle nic nie było potrzebne.
Kiedyś mówi, że miała taki sen, że kupiła lodówkę i to jakoś tak wzruszyło i tak ją to rozczuliło niesamowicie. I myśmy się też popłakali, bo to takie, bo ona była tak naprawdę bez niczego. A zaplecze jakieś ekonomiczne w tej Warszawie, miała pracownię, była uznaną gobeliniarką, znaczy to głupie słowo, artystką tkającą gobeliny o jakiejś nawet takiej renomie, powiedziałabym, europejskiej. No i tak wybrała sobie takie życie swoje, takie dziwne życie, tak? Myśmy starali się kupować jej konkretne materialne rzeczy, które mogą się przydać. Choćby po to, żeby pani Anna miała się czym przykryć, żeby miała ciepłą kołdrę właśnie, żeby mogła też w domu, no nie wiem, ogrzać jakieś drewno, coś takiego, no, trzeba było zadbać o te elementarne sprawy w niej. Ona, jeśli tego nie było, no to nie, no. Warunki, w jakich pani Joanna mieszkała w Smereku, to mnie tak trochę o atak serca przyprawiały. Jak pojechałam po raz pierwszy, oczywiście wystrojona w cieniutki sweterek, kurteczka, ja przychodzę, a tam normalnie szron, woda zamarznięta, pani Joanna w czterech swetrach i jeszcze w bluzce, ale ona mówi, to są Bieszczady, tutaj się tak żyje. Jak się rozmawia z kimś, kto jest jakby z innej rzeczywistości i ten styk z tej innej rzeczywistości, ten ktoś musi gdzieś mieszkać, gdzieś żyć, jeść, więc stykać się z tą rzeczywistością i ona tu, myślę, że dla siebie była takim trudnym człowiekiem. Osoba tak niezaradna życiowo, że to w ogóle się w głowie nie mieści. I tak jakby żyła nie na tej planecie, zupełnie gdzieś w jakimś innym świecie, w swoim świecie. Nie chodziła tutaj w nieustającym zachwycie nad górami. Rzeczywiście malowała pejzaże górskie. Poza tym pani Joanna mówiła cały czas, że ona bardzo nie lubi tkać. Że bardzo nie lubi tkać, bo nie lubi. Że lubi projektować gobelin, tak, to jest ten moment, który lubi, a tkać bardzo nie lubi. Pamiętam te pierwsze obrazy, które ja zobaczyłam, to ja się w ogóle przestraszyłam ich. Nie? Jak można tak malować, matko moja, nie? Haziorowa, chociaż skończyła malarstwo, od razu pracowała w tkaninie. I w Bieszczadach wróciła do malarstwa. I w zasadzie tego malarstwa się uczyła. To znaczy uczyła się w ten sposób, że jak miała tam chmury zrobić, to trzy dni się zastanawiała, jak rozwiązać ten problem tego cienia czy tej bieli. Miała taką walizkę na kółkach i łaziła tam gdzieś na jakąś, ona to nazywała, na widetę na Smereku. Tam gdzieś wysoko, wysoko i tam malowała te swoje prawdziwe obrazy. Bo mogę powiedzieć, że pani Joanna właśnie tak, jak w życiu niczego nie udawała, tak w swojej twórczości też niczego nie udawała. Żadnego wygładzania, żadnych podmalówek, żadnego lawowania, nic z tych rzeczy. Obraz powstawał właściwie natychmiast. Czasem się z żoną wybierały właśnie, ich tam wywoziły gdzieś tam. Nad niedźwiedzi, nasianki, jakieś takie urocze miejsca. No i cztery papierosy i już dzieło zostało. No, robiła to szybko, więc takim zacięciem. Raz, że grubo tej farby, impastami, tak? No wręcz, ja to nazywałam, no takie ordynarne są te pociągnięcia, takie ostre, takie takie, nie? To widać w obrazach pani Anny, że ona wiedziała, co robi. Mimo, że są obrazy, na które się patrzy, to analizując pociągnięcia pędzlem, wydają się być bardzo prostymi. Zresztą pani Anna wiele swoich obrazów uważała za nieudane. Rozdawała te obrazy, rozdawała je ochoczo. Nie tylko te, które jej się nie podobały, ale jak chciała komuś zrobić przyjemność, to te obrazy dawała i dlatego tutaj na terenie mamy tyle tych prac. Ona uważała, że pejzaż to jest jakby najwyższej klasy próba malarska. Marzenia pani Joanny się nie spełniły o produkcie lokalnym.
i o pracowni, bo oczywiście jak zawsze wszystko rozbiło się o pieniądze. No można było przytrzymać panią Joannę tutaj rzeczywiście, natomiast ona nie miała żadnych warunków takich konkretnych lokalowych, a myślę, że gmina nasza powinna była i wtedy to zapewnić. No nie wyszło to, ja nie wiem, bo może gdybyśmy się bardziej postarali my, ludność lokalna, to być może udałoby się jakoś nacisnąć, a tak to tak, o fruj, poszła i tyle. Wszystkiego nie dało się załatwić. Można było jej kupić buty, kołdrę, narąbać drewna, zanieść obiad, prawda, i tak dalej. Natomiast no, może należało zadbać o to, żeby miała lokal, miejsce, które by ją pozwoliłoby jej tutaj zostać z nami. No, no. Ja się tylko cieszyłam, kiedy wiedziałam, że pani Anna wyjeżdża z Cisnej, że zostaje w Bieszczadach, że nie jedzie gdzieś dalej. Powiedziałam, że ci ludzie po prostu za panią Anną będą. No i rzeczywiście tam ona mieszkała w Tarnawie Niżnej, odwiedziłam ją tam parę razy, to pani Anna dalej robiła swoje. To jest barak Bieszczadzkiego Parku Narodowego i tam było mieszkanko. Wydaje mi się, że była tam najszczęśliwsza. Bardzo dużo tam tworzyła, bardzo dużo tam malowała. Ja właśnie byłam już wtedy tylko raz tam u niej. I ona się właśnie, bardzo się tam nią opiekowali państwo Derwichowie. Mhm. Tam po sąsiedzku mieszkali też kilka kilometrów i wiem, że bardzo, bardzo. Zresztą pani też, pani Derwichowa jest uczennicą, jedną z uczennic. To było w 2003 roku. Przeprowadziła się 24 maja, pamiętam tą datę, ponieważ to był dzień imienin pani Anny. No i natychmiast rozpoczęły się zajęcia, właściwie organizacja zajęć. W momencie, kiedy się dowiedziałam, że pani Anna stąd odeszła, to z koleżanką z Grażyną pojechałyśmy ją odwiedzić, to było bardzo daleko. Jechałyśmy po tych wertepach aż tam właśnie do Tarnawy i było mi przykro. Było mi przykro, że ona tam została, ale znowu koło niej były dzieci. Ja pomagałam w farbowaniu, w gromadzeniu materiałów i w samych zajęciach. No, bo tych dzieci było tam troszkę, więc no, to, co sama umiałam, to przekazywałam. A pani Anna miała nadzór artystyczny. I pani Anna by stamtąd nie wyjechała. I to by się tak wszystko toczyło, tylko oczywiście zawirowania tego typu, że to było na sprzedaż wystawione. I ona po prostu dostała okres taki, że musi w tym czasie opuścić. I pani Zosia Zdanowicz na jakiś tam moment zabrała ją do Uherzec. No i jak się tam skończyło mieszkanie, to pani Hasiorowa została bezdomna. A ona była wspaniałą, cudowną osobą i w sprawach praktycznych dzieckiem we mgle dosłownie. Wszyscy to powtarzają. To było takie zagubione dziecko we mgle. No i wylądowała u mnie. Mieszkała tu u mnie przez rok. W końcu pani Zosia Zdanowicz jej zaproponowała mieszkanie u siebie i ona tam, nie wiem, czy rok, czy gdzieś koło roku tam mieszkała. Potem i tam też miała, była otoczona bardzo taką dobrą opieką. Z pomocą wnuka pani Joanny, pana Pałackiego i moją, załatwiliśmy miejsce w Caritasie. U nas w ośrodku mieszkała 6 lat. Cały czas prowadziła te zajęcia z dziećmi, praktycznie do ostatniego momentu. Tam była dosyć duża grupa dziewczynek, już tak pani Anna je ostro prowadziła i za wszelką cenę chciała, żeby one się gdzieś pokazały i dopięła tego, żeby była wystawa w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie i ona się odbyła, ale już bez jej uczestnictwa, bo już była bardzo chora. Zaraz po tej wystawie dziewczynki odwiedziły ją jeszcze w szpitalu, przekazały całe właśnie te swoje emocje, jakich tam doznały. Umarła na własne życzenie. Przykre to, no ale, ale tak bardzo nie chciała wyjechać do syna. Samochód przyjechał po rzeczy Hasiorowej i ona kategorycznie odmówiła wyjazdu. No broniła się przed tą Warszawą strasznie, do końca. Pani Anna tu była szczęśliwa. Ona była szczęśliwa. I jak pomyślałam, że nie wywieźli ją
z tych Bieszczad tu została, tak sobie myślę. I tyle. Ona była takim człowiekiem z duszą. Wielką duszą i wielkim sercem. Właśnie. Jest taki piękny, zimowy dzień i przyszło mi do głowy, że w taki dzień pani Joanny w domu by nie uświadczył. Ona by na pewno stała gdzieś tam okutana, zapakowana w rękawiczki z obciętymi końcówkami i malowałaby pejzaż, nie zważając na to, ile ma lat, nie zważając na to, ile musiała przejść, brnąc w jakimś tam śniegu i dokąd ten śnieg sięgał, po to, żeby utrwalić to, co jest fantastycznego w tym dniu. Ale była bardzo mądrą kobietą, nie? Naprawdę. Mądrą kobietą, wiekową, ale z taką duszą dziecka, naprawdę. W tych wielkich orzechowych oczach to takie dziecko siedziało. Po prostu, a co, jaki sens ma cokolwiek innego na tym świecie, nie? Niż być dzieckiem. Kochana osoba była, bardzo kochana. Uczyła nas patrzeć.